przywitać wszystkich znamienitych gości i z Radomia, i z Warszawy, i z innych pięknych miast. W ten sposób wszystkich z imienia i nazwiska przywitać. Niemniej wszystkich gorąco witam. Mając otwartość na każde spotkanie, które może wnieść jakąś wartość do świata kultury czy do świata sztuki. Nasza instytucja jest również, prowadzi działalność w zakresie edytorskim. Wydajemy wydawnictwa popularyzujące zagadnienia sztuki współczesnej. Prowadzimy bardzo szeroko od pewnego czasu działalność edukacyjną, również działalność na rzecz środowiska lokalnego. Także nie popadając w samouwielbienie, mogę powiedzieć nieskromnie, że mamy już poważne doświadczenia i dorobek, którym możemy się poszczycić. I być może poza tą wyjątkową okazją, kiedy dzisiaj celebrujemy naszego patrona, będziecie Państwo mieli okazję poznać naszą ofertę programową, czy to w formie wystaw, czy w formie publikacji. Proszę Państwa na recital fortepianowy Karola Radziwanowicza. W Polsce obchodzimy w tym roku rok Fryderyka Chopina, dlatego na pewno nie będzie dla Państwa niespodzianką, że właśnie repertuar chopinowski wybrał artysta za motto przewodnie dzisiejszego koncertu. Jako ciekawostkę dodam, że Fryderyk Chopin był szkolnym kolegą ojca Józefa Branta, Jana Alfonsa. W 2008 roku
Firma obchodziła, zakład gazowniczy Radom oczywiście, obchodziła 80-lecie swojego istnienia, także bardzo szczytny jubileusz, a pan dyrektor w prywatnej rozmowie, zdradzę tutaj, powiedział mi, że przynajmniej na kilku polach działalności zakład gazowniczy w Radom jest najlepszy w Polsce. Ja mam nadzieję, panie dyrektorze, że od dzisiaj dojdzie panu jeszcze jedno pole, najlepszy w Polsce sponsoring CRP. Zapraszam do siebie pana prezesa Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, pana Kazimierza Nowaka. Szanowny panie prezesie, szanowny panie dyrektorze. Powtórzę to, co w takich sytuacjach mówiłem, że wspieranie sztuki i kultury jest cnotą. I wy jesteście przykładem tej cnotliwości w najlepszym pojęciu. Jesteście najlepszym tego przykładem. Mam nadzieję, że wspierając nas tak hojnie w tym roku, możemy liczyć i na tak następne. Dziękuję serdecznie, a teraz chciałbym odczytać certyfikat. Kapituła 7 edycji konkursu Mecenas Roku zaświadcza, że Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Spółka z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Radomiu jest laureatem Nagrody Atamana i otrzymuje tytuł Mecenasa Roku 2009 Centrum Rzeźby Polskiej w Orowisku. I tu oczywiście stosowne podpisy kapituły. Dziękuję jeszcze raz i serdecznie gratuluję. To na ręce pana prezesa. No i nagroda główna, czyli Ataman. Serdeczne dzięki. To jest dosyć ciężkie, panie prezesie. Proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, wyśmienici goście, biorąc udział w dzisiejszej uroczystości, powiem Ci, wiesz, że mam takie potrójne zaskoczenie. Po pierwsze, rzadko zdarza się odbierać wyróżnienia czy nagrody w tak, powiedziałbym, wspaniałej atmosferze, w takim wyciszeniu, zwykle w pogoni za wynikami ekonomicznymi, technicznymi, nawet sportowymi. Niejednokrotnie odbieramy te swoje wyróżnienia czy nagrody w całkiem innej scenerii, atmosferze, no to teraz ona jest inna. Natomiast jeszcze jedna rzecz, może taka refleksja. No, jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się przyjechać na imieniny, nie swoje, i dostać nagrodę, prawda? Miłe. No i jeszcze jedna rzecz. Moja rodzina, moje korzenie są bliskie, powiedziałbym, wschodowi, tak? Pochodzę w ogóle z południowo-wschodniej Polski, tam się urodziłem. Pracuję w Warszawie, no w związku z tym Ataman, tak, też jest mi to bliskie, tak. Też to, o czym świadczy, to, co pan dyrektor prosił, to postaramy się tego nie zgubić. Kilka słów może o firmie. Ja myślę, że ta dzisiejsza nagroda jest przykładem tego, cośmy zrobili, kiedy wchodziliśmy do Unii, kiedy zmieniało się prawo, w tym szczególnie energetyczne, kiedy następował podział w sektorze, kiedy zastanawialiśmy się, jak firmę w ogóle zbliżyć do tego, że ona była firma, która będzie współpracowała bezpośrednio jako firma regionalna przybliżenia społeczeństwu, ponieważ my generalnie świadczymy swoją usługę społeczeństwu.
A ja bym nie życzył sobie, tylko na mojej żony eksponatu muzealnika. Na pewno.